Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. No i co? Gramy Fortnite'a, zobaczymy co nam tutaj teraz los da, co nam tutaj sypnie. Czy będą raczej takie tutaj słabe odcineczki, raczej słabe będą te misje, tak, te mecze, o! I po prostu tutaj będziemy raczej niszowo. Czy właśnie akurat może królewskie zwycięstwo? Chociaż ja będę się cieszyć i taką mam ambicję na dzisiaj, żeby trafić do pierwszej 25, więc ja już klikam graj, żeby być bliżej tej pierwszej 25. Czy nam się uda? No to za chwilę się okaże. Ja oczywiście będę robić wszystko, żeby się udało. Korzystając z tego, że gra się nam ładuje, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, tak żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, jak i z innych gierek. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. To jest naprawdę bardzo miłe i bardzo motywujące do dalszego nagrywania. Ktoś tam już z blastera szaleje. Połóż ten blaster z powrotem. A może tu? Czemu by nie? Tak trochę inaczej niż zazwyczaj. O, polecimy sobie na te domki, nawet nie tam specjalnie, gdzie zaznaczyłem. Tylko już na te takie fajne domeczki. Bo trochę trzeba podlecieć, chociaż. Chociaż tą lotnią jednak spada się dosyć długo, więc ze spokojem sobie nakierujemy, który domek by tu byśmy chcieli. A, może ten żółty. Sobie tutaj sprawdzimy, co tu na poddaszu mają. O, jakaś skrzynia jest. Niewiele, ale zawsze coś. Na razie zgarniam wszystko, a potem oczywiście będziemy robić selekcję. Tam na pewno ktoś jest. Mam nadzieję, że tu mu pomogę trochę tym ogniem. Czyżby ten ktoś zdążył uciec? A może mi się tylko przywidziało i tam naprawdę tak nikogo nie było? No dobra, tak trzeba. Mamy tutaj trochę fajnych rzeczy, a trochę mniej fajnych. No dobrze. Może też sobie wezmę. Co prawda. O, tu już poprawimy. Chciałem być zbroja srebrna, ale to zawsze strzelba, ale już mamy zieloną. A propos zielonego, co tam w zielonym domku? Otwieramy sobie amunicji, nigdy nie za mało. Wbijamy na górę jeszcze tutaj. A tutaj już nic ciekawego nie widzę.
Byłem przekonany, że tam ktoś jest. Może zdążył czmychnąć. A może faktycznie go nie było. Daliby to jakąś porządną broń, co prawda ten lekki karabin maszynowy to mamy porząd, mamy niebieski. Ale mi się marzy, wiecie, legendarny. Lepsze 20 niż wcale. Polecimy sobie gdzieś tutaj dalej. Może tu będzie coś ciekawszego, bo tam to... Oho! Już jest ciekawy. O, kolejny poziom. No i słuchajcie, to jest zasłona. A to już się liczy. Tak, brawo, mur. Ulala, jesteśmy celem. Teraz zebraliśmy jakieś mikroukłady, coś tam. My tu chcemy z przeciwnikami walczyć. Słabo, jakby ich pochowali się, czy co? O, to jest fajna rzecz. Nie, nie mówię tu o kapuście, czy tam sałacie. Rozglądam się, rozglądam, cicho, milczę. Może sobie weźmiemy zlecenie, może to trochę tutaj rozrusza. No jakieś te strzały były, tak? Ale zanim się zorientowaliśmy, gdzie, to była jakby snajperka, więc raczej tak nie mieliśmy za bardzo szans, jeżeli on gdzieś tam z tyłu sobie w nas strzelał. Czemu by nie? Gdzieś tutaj. Dobra, rybka przestała działać. Nie chcę mi się wierzyć, żeby tak ktoś uciekał. O!
To było ostre. O ja! O nie! 32 miejsce. No nie udało nam się tego do 25 kiedyś. Ale ta likwidacja była mocna. Naprawdę z wielkim wybuchem. Jak James Bond. No przesadzam trochę. Ale było nieźle. Dobrze, jeszcze jeden meczek sobie zagramy. I myślę, że powoli będziemy kończyć. Ale ze spokojem. Jeszcze jeden meczek jak najbardziej niech będzie. Zbawda szału nie mam, bo ta likwidacja tam nas spotkała, tak? No ale to zawsze. No i Liv, bardzo fajna. Bardzo źle ten przeciwnik zrobił. Ona, no niestety nie wiemy. Faktycznie zaczął uciekać i w sumie no, fajnie zrobił z tym dachem, tak? No bo już prawie chciałem uciekać gdzieś dalej, w sumie z dachu, jeżeli ma snajperkę, no to by nas likwidował, ale... Brawo! Lord Sith, tak? Z mieczem świetlnym tutaj rozpłatał naszego przeciwnika. Dobrze, że nie nas. Dobra, wybierzmy sobie, gdzie by tutaj lecieć. A może jaskinia dowództwa? Czemu by nie? Proszę, jaki piękny skok, nie? Ale blaster za dużej mocy nie zadaje, już po tym chociażby widzę. Fajnie, że te Gwiezdne Wojny dodali, tylko że szkoda, że w sumie nie, że mało robią, ale broń z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest dosyć słabe tutaj, jakby ten miecz świetlny jest mało praktyczny, ten blaster w sumie też nie zdaje jakichś nieziemskich obrażeń, nic w tym stylu. Oglądujemy sobie tutaj najpierw tą skrzyneczkę bym chciał. Coś jest! Chociaż to tak średnio się nadaje do walki. Bo to jest to, co nadaje nam taki kosmiczny odrzut. O, i mamy strzelbę. Dobre to jest. Ulala, ktoś sobie zeskanował wszystko, tak? Widzi nas jak na widelcu, ale i tak zakładam, że zanim on tutaj przyjdzie, to już nie będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Lecimy, lecimy. Weźmiemy. Ja piroman. Jakby miałbym tego nie wziąć. A teraz ja sobie zeskanuję. A co? Poleciał nasz przeciwnik. What the? Tak się zapatrzyłem na ten helikopter, że po prostu odcięło mnie.
A tu... No proszę, ja nie wiedziałem, że wróciły do helikoptery. Kiedyś chyba były. No proszę. Ale mówię wam, odciąłem się. Tak się zapatrzyłem na ten helikopter. Mówię, słyszę helikopter. Sobie w głowie jest, słyszę helikopter. Coś się. Nagle bum. No piękne. Piękna jest ta gra właśnie za to, że naprawdę tu każda rozgrywka jest zupełnie inna, tak? To nie jest taka typowa gra, w którą tu gramy. Ale co ja mówię, doskonale o tym wiecie. No dobrze, na dzisiaj już sobie zakończymy. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapeczki w górę, komentarzy pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Ja już was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia. Cześć!